Sukces pisany szminką w Radiu Z Chili. Zaprasza Olga Kozierowska. Witam Państwa w Sukcesie pisanym szminką, a dziś będziemy rozmawiać o zmianach w prawie, zresztą na rzecz wszystkich, którzy planują urodzenie dzieci oraz o tym, jak chronić swój znak towarowy, a właściwie będziemy edukować też Państwa, którzy nie wiedzą, a używają na przykład znaków towarowych lub praw autorskich innych ludzi, no bo to teraz niestety stało się dość popularne przez działania w internecie. A ze mną w studio Marta Olczak-Klimek, radca prawny, partner Kancelarii OKW. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam. Dzień dobry. No to jak to, Marta, będzie? 1000 złotych, tak zwanego kosiniakowego, przez rok na dziecko. Czyli mamy nowe, 12-miesięczne becikowe, chociaż pan Kosiniak nie życzy sobie tego tak nazywać. Odżegnywał się od tego pierwszego projektu. Kto dostanie? Zgodnie ze znowelizowanymi, z uchwalonymi, a później znowelizowanymi, bo to dość dynamicznie przebiegało, w ubiegłym roku przepisami, rzeczywiście... To tak zwane kosiniakowe, czyli 1000 złotych przez pierwszy rok na dziecko przyznawane miało być i będzie kobietom bezrobotnym, studentkom, które również do tej pory nie miały prawa skorzystania z jakiegokolwiek świadczenia macierzyńskiego, jak również rolnikom, rolniczkom oraz osobom zatrudnionym na umowy o dzieło. Tutaj, czyli przedsiębiorczynie nie były przewidziane. To nie, jaka nie, nie. Przedsiębiorczynie... Jaka to sprawiedliwość? No nie było sprawiedliwości. Właśnie dlatego tuż po uchwaleniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdzie to świadczenie się pojawiło, organizacje wspierające, działające na rzecz ochrony praw kobiet przedsiębiorczyń, podjęły bardzo dynamiczne działania i doprowadziły w bardzo szybkim tempie. Do listopada chyba do teraz, tak? Tak. Mhm. Czyli tak naprawdę przepisy weszły we wrześniu, a już w listopadzie mieliśmy nowelę, która zmieniła diametralnie bardzo złą sytuację i nierówność w prawie, która tak naprawdę już istniała od wielu lat. Niestety. Bo przypomnijmy, ja pamiętam też jako przedsiębiorczyni korzystająca ja również, z zniżek, czyli przez pierwsze 2 lata płacąca tam ponad 400 zł za wszystkie składki ZUS-owskie. Mi zaproponowano 200 ileś złotych zasiłku macierzyńskiego, o ile w ogóle nie będę pracować, z czego po zapłaceniu znowu, no bo trzeba płacić składki nadal, zostawało mi mniej więcej 17 zł tak, miesięcznie. Tak, to było żenujące. To była patologia, ale utrzymywana tak naprawdę przez wiele lat. I to przecież osoby, które płaciły ZUS, nie osoby bezrobotne, nie osoby na umowę o dzieło, ale te, które płaciły, czyli zasilały, że tak powiem, budżet ZUS-u. Tak, można powiedzieć, że w ubiegłych latach mieliśmy dwie patologie. To znaczy jedna patologia to była właśnie ta, o której powiedziałaś przed chwilą, czyli skandalicznie niskie zasiłki dla przedsiębiorczyń prowadzących i płacących legalnie, zgodnie z przepisami, zgodnie ze swoją najlepszą, ze swoimi możliwościami składki przez kilka lat działalności gospodarczej, a z drugiej strony były przepisy, a właściwie ich nie było. Była luka w prawie, która umożliwiała rejestrację firmy, opłacenie tuż przed porodem, powiedzmy 2 miesiące. Czyli było to legalne. Tak, to było legalne. Zresztą była duża sprawa. Była duża dyskusja i kobiety z tego, część kobiet z tego skorzystała, zarówno prowadzących działalność, jak i nieprowadzących. Pamiętam, bo była głośna sprawa, jak nagle odkryli, jak to możliwe, że kobiety zakładają w ogóle działalność gospodarczą, nie że prowadziły, tylko zakładają 2 miesiące przed porodem, a następnie płacą te wysokie składki przez 2 miesiące, a następnie dostają 6 tysięcy Tak, przez okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Znaczy składki tylko macierzyńskiego. Tak, to była powiedzmy ta luka legalna, z której część pewnie osób skorzystało. Już teraz tak nie można. Już teraz tak nie można, ale właśnie wraz z uchwaleniem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdzie pojawiło się to kosiniakowe, nie wprowadzono, nie zniesiono tej drugiej patologii, czyli tych strasznie niskich, wręcz można powiedzieć upokarzających dla każdej kobiety, tym bardziej przedsiębiorczej, zasiłków macierzyńskich. W związku z tym tak jak wspomniałam, organizacje działające na rzecz praw kobiet przedsiębiorczych doprowadziły do tego, iż obecnie, można powiedzieć tak ogólnie, świadczenie nie będzie niższe niż 1000 zł, czyli to kosiniakowe, to przepraszam za kolokwializm, to jest jedno rodzaj świadczenia skierowane do określonej grupy osób, ale w ślad za tymi przepisami przyszły przepisy, które jakby ustaliły minimum dla
innych osób prowadzących kobiet prowadzących działalność gospodarczą. No dobrze, czyli podsumowując, i rolniczki, osoby bezrobotne, osoby pracujące na umowę o dzieło oraz teraz przedsiębiorczynie otrzymają 1000 zł. Minimum. Pytanie jeszcze. Może, mogą otrzymać więcej. To mogą otrzymać więcej. Oczywiście to jest minimum. To jest jasne. Dobrze. I teraz jeżeli ja jako przedsiębiorczyni, powiedzmy, że urodziłam dziecko, dostaję 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, złożyłam wniosek, tak jak, że tak powiem, spisano w prawie, w ustawie i no, zatrudniam osoby. Więc muszę jednak troszeczkę w komputerze podłupać, zadzwonić do pracowników. Nie da się prowadzić, nie prowadzić firmy przez ileś miesięcy. Czy w takim razie odbiorą mi to 1000 zł? Prostej odpowiedzi na to pytanie nie ma oczywiście, natomiast nadal ustawodawca pominął jakby specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli kobieta jest na etacie, czyli jest zatrudniona na umowę o pracę, w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego raczej nie pracuje. To regulują określone przepisy, natomiast słusznie wskazałaś, że przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej takiej możliwości właściwie nie ma i niestety teraz są obserwujemy, ogromne kontrole. Tak, obserwujemy bardzo wzmożone kontrole ZUS-u, skierowane no, właśnie do przedsiębiorczyń, które być może powstały na skutek tej luki prawnej. Luki, tak. I może natomiast, de facto nieprawdziwych przedsiębiorczyń. Tak, no bo ktoś, oczywiście. Kto zakłada firmę 2 miesiące przed porodem, nie jest prawdziwą przedsiębiorczynią, nie, tylko nie. Wykorzystuje lukę prawną. Oczywiście. Znaczy, można założyć działalność, ale jeżeli w ślad za tym nie idzie, to pobieranie tak wysokich świadczeń, no to oczywiście w 100% się z tobą zgadzam. Natomiast no, ZUS bardzo kontroluje w tej chwili przedsiębiorczynię. Trzeba bardzo uważać. Myślę, że praktyka, która dopiero powstanie, wyrobi tutaj jakieś mechanizmy ochronne, natomiast one na pewno będą te mechanizmy ochronne i trzeba się bronić, drogie panie, przed oskarżeniami o to, że prowadzi się działalność i pobiera się świadczenie trzeba socjalne. Trzeba walczyć o siebie, trzeba też, wydaje mi się, tak no, teraz tyle nowych ustaw, to może i przyjrzą się specyfice pracy przedsiębiorcy, przedsiębiorczyni tak. I też zmienią ten fakt. To teraz o prawach ochronnych, czy prawie ochronnym na znaki towarowe, między innymi Marta Olczak-Klimek, radca prawny, jest ze mną w studio. Witam cię ponownie. Witam ponownie. Rejestrując znak towarowy, myślimy, że jesteśmy zabezpieczeni na wszelkich frontach. Przynajmniej na 10 lat, jeżeli rejestrujemy w Polsce, to w Polsce, jeżeli jako znak europejski, to w Europie, jeżeli jako znak światowy, to na całym świecie. No nie wiem, jak to by było z Chinami, ale nie będziemy się. Są inne konwencje regulujące zakres terytorialny na cały świat, no. Ale to są zupełnie inne. Ale skupmy się na Polsce. Niestety w Polsce bardzo często nadużywane jest to prawo ochronne na znaki towarowe, czy prawo autorskie, jeżeli nawet spojrzymy na polski internet. Czy to ze względu na niewiedzę, czy ze względu na niewielkie konsekwencje naruszenia takiego prawa, czy może ze względu na opieszałość sądów i to, że trudno udowodnić, że ktoś de facto użył albo że wiedział, że używa w złej woli. I teraz jeżeli rejestruję znak towarowy, rejestruje znak towarowy słowny albo graficzny. Rozumiem, że słowny jest bezpieczniejszy. Tak, słowny zdecydowanie jest bezpieczniejszy, ponieważ wtedy zawsze ta sekwencja słów jest chroniona bez względu na grafikę, w której zostanie użyta. Więc to jest tutaj, jeśli chodzi o rejestrację znaków towarowych, zdecydowanie graficzne. Słowne, przepraszam. Słowny, tak. Czyli ustalamy słowny. Szanowni Państwo, trzeba rejestrować znak słowny. Oczywiście to jest w urzędzie patentowym. Tam wszystkie wnioski są dostępne. No, tak się mądrze, bo sama to zrobiłam. I teraz, jeżeli taki znak towarowy posiadam, inwestuje w niego, no bo jest to marka, promuje i ktoś nagle zaczyna go używać, no bo mówi, że to przecież jest zlepek słów. I co? No takie działania takiej osoby, która kierując się tego typu argumentami korzystałaby z chronionego znaku towarowego, są absolutnie, nie są chronione prawem i podlegają dużym konsekwencjom. Na pewno zadałaś pytanie, dlaczego się tak dzieje w ogóle, może ja do tego wrócę, że te znaki towarowe chronione są naruszane, czy to jest niewiedza. Myślę, że 15-20 lat temu moglibyśmy rzeczywiście mówić o niewiedzy, ponieważ świadomość rodzącej się dopiero przedsiębiorczości była stosunkowo niska. W tej chwili trudno mi powiedzieć, żeby może część rzeczywiście naruszeń
wynika z niewiedzy, natomiast możliwość sprawdzenia, czy dany znak towarowy jest zarejestrowany i podlega ochronie, czy został po prostu zgłoszony, jest w trakcie rejestracji, jest banalnie prosta, bo wystarczy wejść na stronę Urzędu Patentowego i znajduje się tam pełen rejestr wszystkich znaków, więc trudno mówić tutaj o niewiedzy. Raczej są to działania celowe, po pierwsze... No bo nie używamy słowa na przykład Coca-Cola by Olga Kozierowska. Oczywiście, bo wszyscy to wiedzą. Ale na przykład używamy znaków, no nie wiem, chociażby ktoś może sobie użyć sukces pisany szminką, myśląc, że jest to zlepek trzech słów. Tak, zupełnie nic nieznaczący, prawda? Natomiast no niestety powinien wiedzieć, że jest to znak chroniony, powinien to sprawdzić uprzednio. Ktoś to wymyślił i ktoś wypromował markę. Przede wszystkim to są jakby argumenty przemawiające za tym, że nie można korzystać z już istniejących na rynku i zarejestrowanych lub też istniejących i nawet niezarejestrowanych znaków towarowych, bo one też, jeżeli są obecne na rynku, są związane z marką, a zawsze są, z jakąś firmą, z jakąś jakością, z jakimiś usługami lub produkcją, są również chronione. W związku z tym czyli osoba naruszająca musi liczyć z konsekwencjami. Czyli znowu posłuszmy się jakimś przykładem. Powiedzmy, że wymyśliłam markę szary komputer jest dobry. Szary komputer jest dobry. Używałam tej marki przez ostatnie 5 lat. Promowałam ją, mam taką domenę, mam logotyp i tak dalej, nie zarejestrowałam jej. A teraz ktoś, no bo widzi, że rozwijam się bardzo fajnie, dużo słychać o tym szarym, dobrym komputerze wszędzie, można przeczytać w mediach, obrazki są, rysunki, nie wiem, zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Jest on zidentyfikowany, marka stała się, tak? popularna i ktoś nagle stwierdza, o, super, sprawdza w urzędzie patentowym, nie jest zarejestrowany taki znak towarowy i rejestruje sobie mój dobry, szary, już nie pamiętam, jak to było. Tak, szary komputer jest dobry. Tak, rejestruję sobie. I co ja wtedy mogę zrobić? I ktoś zaczyna tego używać i jeszcze mówi mi, że ja mam zaprzestać. Po pierwsze, jeszcze rzecz najprawdopodobniej, że będziesz musiała zapłacić za korzystanie z tego przez określony czas. Takie działanie takiej osoby jest ewidentnie niezwiązane z prowadzeniem działalności, tylko wiąże się z chęcią wyzyskania już istniejącej marki i na pewno nie jako trampoliny do stworzenia swojej, tylko po prostu uzyskania łatwych pieniędzy. Wtedy przedsiębiorca, który prowadzi działalność pod nazwą szary komputer jest dobry od 5 lat, ma zidentyfikowaną markę na rynku, ma grono odbiorców, powinien skorzystać z ochrony prawnej. Są środki wynikające z procedury cywilnej i z ustawy o własności przemysłowej również, jak również o prawie autorskim, bo kiedyś ta nazwa powstała jako i ta marka powstała jako twórczy przejaw działalności. Powinien skorzystać po prostu z ochrony prawnej. Powinien udać się do prawnika, który zajmuje się, niestety do prawnika, bo często jest to bariera, ale polecam, dlatego że bez pomocy prawnej można stracić wszystko, do czego się dążyło. Tutaj może paść od razu argument, że przecież ile lat będziemy czekać na wyrok. To prawda, nie jest to może najszybsza droga do obrony swoich praw, ale jedyna skuteczna i można w ramach postępowania zabezpieczającego nakazać osobie, która narusza czy markę, właśnie tak jak w tym przypadku, czy znak towarowy zarejestrowany, nakazać zaprzestania korzystania z tego znaku towarowego, również obracania na przykład utworami, które podlegają ochronie już innej ustawy, nie o własności przemysłowej, tylko ustawie o prawach autorskich, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bo to jest zupełnie szanowni Państwo, zatem warto rejestrować, jeżeli coś wytworzycie w waszym umyśle kreatywnego, to rejestrujcie i sprawdzajcie, czy już nie było wcześniej zarejestrowane. A za chwilę przeniesiemy się w świat internetu i także praw autorskich właśnie na kanwie internetu. Dzisiaj prawniczo bardzo w sukcesie pisanym szminką, ale bardzo ważny temat. Ważny, ponieważ mamy wiele przedsiębiorczyń, wielu przedsiębiorców w Polsce, wiele małych, średnich przedsiębiorstw i tak zwanych mikroprzedsiębiorstw, które powinny zadbać o swoje prawa, jak coś wymyślają, jak coś tworzą, jak rejestrują znak towarowy i oczywiście potem próbują wypromować się na rynku, osiągnąć sukces. Przenieśmy się do internetu. W internecie obowiązuje tak zwane prawo cytatu, ale do jakich granic? Bo można się spotkać wielokrotnie z tym, że ktoś po prostu kopiuje czyś felieton, artykuł, podpisuje owszem autorstwo pani XY, no i myśli, że to jest okej. I to jest okej? Jest okej, jeżeli jest to rzeczywiście niewielkie zacytowanie w ramach, tak naprawdę nie stanowi całości wypowiedzi osoby, czyli która cytuje. Czyli nie cały felieton. Znaczy można zacytować felieton, no trudno mi sobie wyobrazić, aczkolwiek być może takie sytuacje się zdarzają rzeczywiście, że
całe duże felietony są cytowane, ponieważ powinny one się znaleźć jako wtrend niejako, jako element autorskiej wypowiedzi osoby, która... Innej. Oczywiście, że tak. Czyli kawałek na przykład felietonu twojego do mojego felietonu. Można zdecydowanie, natomiast jeżeli dochodzi do wykorzystania felietonu, pozwólmy się już tylko... Jeden do jednego. Nawet podpisanego, że to nie osoba, która to robi, nie przywłaszcza go sobie, tylko pisze, że na przykład pani Olga Kozierowska napisała w swoim felietonie, i tutaj cytuję cały felieton, powinna wystąpić oczywiście o zgodę, bo ty jesteś autorem, autorką tej wypowiedzi na przykład, ale to dotyczy różnego rodzaju innych... Mają do czynienia, przecież mamy do czynienia z dziennikarskimi różnymi artykułami, które pojawiają się czy na Wirtualnej Polsce, czy na Gazeta.pl, że ktoś po prostu sobie kopiuje i jako news u siebie umieszcza. No takie działanie nie jest dozwolone i powinno się, to tutaj prawa autorskie jak najbardziej chronią autora tego typu wypowiedzi. Należy przedsięwziąć, znowu powiem, enigmatycznie kroki prawne, czyli proste wezwanie, jeżeli osoba naruszająca nie zaprzestanie tego typu działań, można po prostu skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Więc no, mamy tutaj środki ochrony i trzeba z nich korzystać, aczkolwiek są one może nieprzyjazne. No dobrze, a teraz powiedzmy, że zarejestrowałam już znak towarowy. Czuję się bezpiecznie, czyli moja marka jest chroniona. Wykupuję 3 domeny, no bo sobie myślę, że przecież jak to jest znak towarowy, no to ktoś nie ma prawa tego korzystać z takiej nazwy. Czyli powiedzmy, kupuję sobie znak towarowy w cudzysłowie .pl, kupuję znak towarowy.com.pl i kupuję znak towarowy.com. Ale nagle okazuje się, że ktoś sobie kupił mój znak towarowy.eu. I co wtedy? Wtedy, tak jak już mówiłyśmy wcześniej, mamy do czynienia ze znakiem towarowym, który jest użyty w domenie. W związku z tym cała ochrona, która przysługuje znakom towarowym, jest tutaj jak najbardziej do zastosowania. W związku z tym należy takiej osoby wystąpić natychmiast o zaprzestanie tego typu naruszenia i wykorzystywania znaku towarowego. Jeżeli oczywiście ona tego nie zrobi dobrowolnie, należy podjąć kroki na drodze sądowej. Natomiast osoby naruszające powinny liczyć się z konsekwencjami również finansowymi. No właśnie, jakie są te konsekwencje? Może powiedzmy o tym, że to nie jest 5 zł. Tak, oczywiście, zazwyczaj przyjęta, aczkolwiek tego nie można, nie jest to zdefiniowane prawnie, jest raczej praktyka. Mówimy o za wykorzystanie utworu, tudzież właśnie takiego znaku towarowego, mówimy o jakiejś trzykrotności wynagrodzenia, które należałoby się za na przykład stworzenie utworu typu zdjęcie, prawda, które wykorzystano bez zgody autora. A jeżeli marka, ten znak towarowy. Tak, tutaj byłoby jest na pewno na to bardziej skomplikowane. I na przykład jest wart 2 miliony. Za tyle mogłaby go osoba sprzedać, powiedzmy, inwestorowi. To w co w takim razie? Znaczy, trudno byłoby od osoby, która jednorazowo wykorzystała taki znak, żądać 6 milionów. Nawet 2 milionów. Natomiast jeżeli to byłoby, muszę przyznać, dość złożone roszczenie. Natomiast z całą pewnością można byłoby po pierwsze domagać się odszkodowania w ogóle za wykorzystanie marki. Można by było nawet domagać się odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, jeżeli mówimy o imieniu i nazwisku, bo takie sytuacje też się zdarzają, że są rejestrowane domeny z użyciem imienia i nazwiska osoby, która nie wiedziała o tym, nigdy się na to nie godziła, jak również odszkodowanie wynikające, właściwie nie odszkodowanie, zwrot wszystkich osiągniętych korzyści, przychodów, dochodów przy wykorzystaniu tego znaku towarowego. Jeżeli ta osoba tylko wykorzystała znak na chwilę i zrobiła to po to, żeby ktoś od niej odkupił, kto jest uprawniony do tego znaku towarowego, to pewnie go nie zdobyła pieniędzy, prawda? Nie zdobyła dochodów. No tak jest czasem przy domenach tak zwanych imię, nazwisko. Tak, tak. Wiele takich przypadków znam, że ktoś otrzymuje pismo od jakiejś firmy, że powiedzmy Marta Olczak.com wykupili i proponują ci, żebyś odkupiła. No tak, z całą pewnością jest to działanie nieprawne ze względu na to, że nigdy nie wyrażałam zgody na wykorzystanie mojego imienia i nazwiska w taki sposób. W związku ale z tym będziemy mogli tutaj zwalczyć tego typu działania. Że mamy Mart Olczak wiele. I co? To prawda. To pytanie, dlaczego wtedy do mnie kierują roszczenia? Sprytne. Aha, prawda. No więc jeżeli skierują do wszystkich Mart Olczak, to rzeczywiście byłoby to bardzo ciekawe, aczkolwiek chyba precedensowe. Może nie zachęcajmy ludzi kreatywnych do tego typu działań. Nie, szanowni państwo, uczciwość i w ogóle życie zgodnie z sumieniem podobno sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi.
Zatem polecamy uczciwe działania. Bardzo ale jeżeli dziękuję. Nie, to prawo nam pomoże z całą pewnością. A prawo nam pomoże, a jeżeli nie będziecie się uczciwie zachowywać, to spotkacie się pewnie z kimś w sądzie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Marta Olczak-Klimek, dziękuję radca prawny. Bardzo dziękuję. A już za chwilę inny temat. Sukces pisany szminką w Radiu Z Chili. Zaprasza Olga Koziorowska.